Witamy Państwa z nadmorza. Jesteśmy w Ustce. Byliśmy niedawno na spotkaniu z prezydentem Słupska, Robertem Biedroniem. Nie mogliśmy nie zajrzeć nad morze, żeby powdychać trochę jodu. Nie jesteśmy tutaj sami. Jest tutaj wielu spacerujących, którzy robią to samo co my, a więc zażywają świeżego powietrza, wdychają i rozkoszują się tym pięknym słońcem, piękną pogodą. Na pewno Państwo nam zazdrościcie. Macie bardzo piękny ratusz. Stary, historyczny, tak. No, czuć tę historię tutaj. Czuć, i tak, że czuć dosłownie. Tak, czuć. Jest piękny ratusz, piękny gabinet. Też rzadko się zdarza, że ktoś może z zewnątrz zwiedzać ten gabinet, no bo często mam tutaj spotkania, więc to jest niepowtarzalna okazja, żeby zobaczyć gabinet prezydenta Słupska i na przykład wyjątkowy kurdyban karpowaną skórę świńską, która jest na ścianach, nie ja ją kładłem, czy no wiele innych elementów. Wystrój jest oryginalny tego gabinetu, w sensie większość zachowanych elementów pochodzi oryginalnie z czasów, kiedy ratusz powstał. I dzieło Witkacego. Witkacy, dwórnik, bardzo wiele ciekawych elementów. Mamy największą w Słupsku kolekcję dzieł Witkacego i to jest jeden z przykładów. No to ja nie mogę Pana nie zapytać, bo spotykamy się 14 lutego. Mhm. Czy jakoś specjalnie będzie Pan świętował 14 lutego w pracy tutaj w urzędzie? Ja kocham na co dzień, a walentyki tylko mogą podkreślić moją miłość. I tak też będzie dzisiaj. Ale będę podkreślał miłość do wszystkich. Nie ma tutaj jakichś takich elementów walentynkowych w urzędzie. Nie, ale jest Konin, który też kocham. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Zapraszamy do Konina. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia zatem. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki. Uwaga. Dziękuję Wam bardzo.